Oto dom. A co jest najlepszą wizytówką domu? Pokój gościnny? Sypialnia? A może świątynia dumania? Oto miejsce, które dobitnie udowadnia, że w walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek. W tym filmie opowiemy Wam o bogactwach śląskiej sztuki kulinarnej, stylu życia i radach pewnej przebojowej kobiety, która spisała je w swoim kochbuchu. Podejrzane od kuchni. Pomysłowa bieda. Wykwintna, na pozór, kuchnia francuska tak naprawdę jest kuchnią głodu. Żabie udka, ślimaki, małże, zupa cebulowa, karczochy i spleśniałe sery wzięły swój początek z potrzeb wypoczonego żołądka. Podobnie rzecz miała się z kuchnią włoską. Znacie pojęcie cucina povera? Idealną jej projekcją jest ten italiano, który zasiadł do stołu przy talerzu zupy z ziół zebranych na łące. Zielne zupy na Śląsku czerpały z inspiracji bliskich południowym koleżankom. Gotuje się z tego, co jest, tak? Czyli już jest pokrzywa, już jest lebioda, już jest szczaw. Takie zupy królują. Odwieczny żur, który tutaj na Śląsku był jadany również na śniadanie. No i ziemniaki. Słynna zupa śląska oberiba. To jest zupa z kalarepy. Nikt nie wie, dlaczego oberiba się na Śląsku nazywa. Tak nazwano kalarepę, ale to nie wykorzystywano wyłącznie z tego, tej bulwy kalarepy, ale również z liści. Po prostu robiono z tego bądź zupę, bądź jakoś taką potrawkę, taką na gęsto jak kapusta. Kapusta była też często wykorzystywana. Czy prostota jest zatem matką wynalazków w śląskiej kuchni? W arsenale kuchni śląskiej mamy na przykład potrawę, która nazywa się zupa zieloną. I tę zieloną zupę robi się z chwastów. Pół biedy pokrzywa, bo pokrzywę można sobie znaleźć, ale tam niestety w tym przepisie również potrzebna jest lebioda. W jednym z rowów znalazłem lebiodę upragnioną, rzuciłem się na kolana i zacząłem tę lebiodę zrywać. Przechodzień zdziwił się, wykazał troskę, spytał, czy coś mi się nie stało, skoro na kolanach w tym rowie sobie tam funkcjonuje. Powiedziałem, nie, nie, wszystko w porządku. A czego pan szuka? Lebiody. Przepraszam, wiem, że to nie moja sprawa, ale po co panu lebiota? No jak to po co? Do zupy! Biednie wcale nie znaczy niesmacznie. Czy taka forma dopieszczenia, podniebienia znalazła swoje miejsce w przepisach słynnej autorki śląskiego kochbucha? Maria Wurszt wyraźnie nam tutaj mówi w tej książce, konstruuje przepisy, na przykład, już zaraz mówię, na przykład podaje ryż na mleku z brązowym masłem, musem jabłkowym lub borówkowym. Ryż, myślę, że nie był tanią potrawą, no bo ryż u nas nie rośnie, tak? Ale czy na przykład kluski drożdżowe z brązowym masłem i musem śliwkowym. Czyli sami tutaj widzimy z tych przepisów, zupa rybna, że w książce podawane są przepisy raczej dla zamożnej klienteli, tej biednej nie. Biedny czy zamożny nakładał specjalną dietę na 40 dni Wielkiego Postu. Był to czas sprzyjający nie tylko uczynkom miłosierdzia i zadumie. Post przypada na przednówek, czyli taki okres, kiedy już zapasy zasadniczo się kończą i trzeba sobie radzić było, no coś jeść. Tak? Ta kuchnia, taka tradycyjna śląska, ona była bardzo uboga. Te przepisy, które mamy w książce Marii Wurszt, no, nie należą do ubogich, chociaż sama autorka zwraca uwagę, że
Komponując tygodniowe menu, zawsze powinna się w tym tygodniu jedna fajniejsza, taka zasobniejsza potrawa znaleźć. Czyli się okazuje, że taki rarytas. Rarytas w dawnej kuchni potrafił przybierać różne formy, niekoniecznie zależne od zasobnego portfela. Ludzie, żyjąc w tej, nie oszukujmy się, biedzie, bardzo często robili różne kombinacje po to, żeby ten post albo skrócić, albo żeby ten post był taki mniej przykry. Co prawda jest to nieco inny temat, bo tutaj styczności z kuchnią śląską nie mamy, ale przecież na terenach, gdzie dzisiaj jest Polska, w 1900 roku nie było ani jednego bobra. Bobrów nie było, bośmy je zeżarli. Bobry zostały zjedzone i w średniowieczu oraz w wiekach późniejszych bóbr traktowany był jako ryba. Oczywiście jest to taki troszeczkę przekręt mentalny, ale chodziło właśnie o załatwienie kwestii postu. Już w Popielec gospodynie szorowały wszystkie tygle, żeby nie została na nich choćby jedna kropla tłuszczu. Na całe 6 tygodni znikały ze stołów mięso, tłuszcze zwierzęce, a nawet miód i cukier. Po 6 tygodniach Wielkiego Postu wszyscy mieli już dość i z niecierpliwością czekali na wesoły czas świąt wielkanocnych i miłe żołądkowi strawy. Jednym z synonimów dobrobytu był na Śląsku chleb. Chleb pieczony był zawsze z najlepszej mąki, mąki żytniej, i używano do tego zakwasu. Ten zakwas był często przechowywany w rodzinie albo od poprzedniego pieczenia, czasami zakwas na zakwasie, także ten zakwas miał prawie kilkadziesiąt lat niejednokrotnie. Nie używano do pieczywa żytniego drożdży tych piekarniczych, dlatego że one się nie lubią, nie zgadzają się z pieczywem żytnim, to musiały być dzikie drożdże, które po prostu krążyły w powietrzu. To było takie tajemnicze i takie nie do odgadnięcia przyczyny, jakieś czarodziejskie wręcz, które powodowały, że z garstki, z kawałka ciasta robiła się cała dzieża tego ciasta, więc to było już ten pierwszy element, który decydował o tym, że chleb był postrzegany jako coś niezwykłego, i nie bez przyczyny też ta dzieża, w której zamieszono chleb, była używana w obrzędzie oczepin. Wtedy wsadzano pannę młodą na odwróconej dzieży i zdejmowano jej dziewiczy wianek i nakładano czepiec małżeński. A dzieża miała przenieść jakby te właściwości rodzące na tą kobietę. Dzieży, w której rozrabiano ciasto chlebowe, nigdy nie myto, nie pożyczano, zwłaszcza po zachodzie słońca, nie stukano w nią i dbano, by nie spadła na ziemię. O przesądach związanych z dzieżą dowiedzieć się można w starym młynie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. Dociskamy, troszkę przychylona pozycja i w taki sposób można pracować. Najlepiej, żeby to była dzieża wykonana z drzewa, które uderzył piorun. Wtedy podobnież najszybciej rosło ciasto, ale również bednarz nie mógł wykonać takiej dzieży w ciągu jednego dnia, bo w ciasto rosłoby za szybko i gospodyni zdążyłaby napalić w piecu chlebowym. Każda gospodyni posiadała swoją dzieżę, nie wolno było dzieży pożyczać, żeby inna gospodyni nie wpłynęła źle na tą dzieżę, nie zauraczyła jej. No jeśli tak się stało, to wtedy gospodyni miała swoje sposoby na oduroczenie takiej dzieży. Można było dzieżę okrzyczeć, wybić miotłą, bądź po dobroci okadzić ziołami poświęconymi w kościele. Popisowym numerem żarkowskiej dzieży jest regionalny chleb, jakiego nie znajdziecie w innej części Śląska. Tatarczuch jest to nasz tradycyjny chlebek,
Jest on ciemny, słodki, jest wytwarzany z mąki gryczanej, zwaną również mąką tatarczaną. Historia wypieku tatarczucha przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wypiekiem tatarczucha zazwyczaj zajmowały się żony kaszarzy, gdzie wypiekały sobie tatarczucha, a następnie sprzedawały go na targach, jarmarkach czy też odpustach. Pyszny, z masełkiem. Chleb był przede wszystkim żytni, ale pieczywo pszenne było też wykorzystywane do różnych potraw i do tej pory to robimy. To znaczy odkładało się to, co nie było zjedzone. Bułka była wykorzystywana też do słynnej bułczanki, kiełbaski takiej śląskiej, która też jest takim produktem szeroko znanym i do tej pory chętnie kupowanym przez nie tylko śląską ludność, ale i tych, którzy doceniają walory tej kiełbaski. Jedną z postnych propozycji z przepisów Marii Wurst z chlebem w roli głównej jest danie pod nazwą Biedny Rycerz. Witam. Przygotujemy danie biednego rycerza według przepisu Marii Wurst, która sięgnęła, chociaż może nieświadomie, ale sięgała tym daniem do kuchni francuskiej, bo takie samo danie możecie znaleźć z kuchni francuskiej na śniadanie jako grzanki czy tosty panierowane w jajku, moczone w jajku z mlekiem i smażone na patelni. Najpierw musimy obrać właściwie bułkę ze skorupki i dorwać się do miąższu do środka. Moi drodzy, całą tą panierkę, którą starliśmy czy skroiliśmy z bułki czerskiej, zostawiamy jako panierkę. Możemy użyć ją jako bułkę tartą, a nasze kotlety biednego rycerza będziemy wykonywać z miąższu chleba, czyli nasz miąższ zastępuje nam mięso i ten miąższ opanierujemy w mleku rozbełtanym z jajkami i opanierujemy w naszej bułce tartej. Tak jest, i teraz mamy przygotowaną naszą panierkę. I teraz będziemy kroić nasze kotlety z chleba. Odkładamy nasz główny składnik na bok i zabieramy się za przygotowanie naszej maczanki, czyli wybełtanych jajek z mlekiem przyprawionych cynamonem i cukrem. Cynamonem nie bez powodu, bo cynamon w kuchni polskiej i przyprawy korzenne były stosowane w kuchni po to właśnie, żeby zabić smak czy też smród mięsa, które się już psuło, czy produktów, które były łatwo psuły się w naszej kuchni, bo pamiętajcie, że kiedyś nie było lodówek zamrażanek, nie było mleka pasteryzowanego przede wszystkim, było prawdziwe mleko, które wytrzymywało 2 dni. Jeżeli będzie się robić w domu własną wersję, śmiało można dodać goździki, można dodać kardamonu, można dodać anyżu, wanilii, wszystkich tych przypraw, które mi się kiedyś płaciło, były płatnikami w naszej kuchni, były bardzo drogie i bardzo doceniane, a w dzisiejszych czasach zapomniane. Mleko, oczywiście tłuste mleko, cynamon, cukier i szczypta soli. Wszystko mieszamy i teraz wbijamy jajka. I czas wymieszać wszystko ze sobą. Musimy rozgrzać patelnię. Wlewamy olej roślinny, może być rzepakowy, może być słonecznikowy. Mamy przygotowaną naszą panierkę, nasze kotlety z bułki. Wystarczy zamoczyć, opanierować. Jakby ktoś miał ochotę, to równie dobrze zamiast naszego chleba, albo do chleba można dodać orzechy, migdały zmielone, pestki słonecznika i taka panierka będzie o wiele bardziej ciekawsza. I rzucamy. Teraz już zostaje nam smażenie na złoty kolor. Pamiętajcie, żeby uważać, kontrolować temperaturę na patelni, żeby nasze grzanki się nie zrobiły węglem. Po 3-4 minutki smażenie z każdej strony wystarczy w zupełności. Słuchajcie, na talerz, do tego cukier, puder, miód świeżo zebrany, owoce. I to jest właśnie prawdziwa kuchnia, kuchnia biedoty, czyli ze składników, które mamy w domu, gotujemy. Nie wymyślamy, nie kupujemy drogich produktów, tylko chleb, mleko, przyprawy,
trochę cukru i mamy wyśmienite śniadanie. A więc nasze kotlety biednego rycerza gotowe. Teraz potrzebujemy wziąć ręcznik papierowy, przekłożyć je na chwileczkę na ręcznik papierowy, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Parę gałązków mięty i nasze śniadanie jest gotowe.